skończył 19 lat, zawodnik klubu sportowego Wisła Ustronianka z Wisły. A więc klubowy kolega Adama Małysza z Wisły Ustronianki, niewątpliwie duży talent, Piotr Żyła. No, udowadnia to między innymi tym skokiem. Myślę, że dobrze się oczywiście stało. Bardzo słuszna decyzja kierownictwa Polskiego Związku Narciarskiego. Małysza i rozpoczynamy, proszę Państwa, widać wiatr podczas serii treningowej był sprzyjający, 0,3 do 2 metrów i Kamil Stoch, 17-latek, pamiętam przed laty, kiedy przerwak Pucharu Świata, 12-letni Kamil z LKS-u Porońca skakał 120 metrów, no ale wtedy puszczano go wysoko, on się nie bał. Bolączką, która go trapi, ale także problem z pozycją dojazdową. On mówi, że te zawody, ale o tym za chwilę, bowiem w powietrzu Maciej Kot. Maciek Kot, dobry skok, jak na naszego najmłodszego skoczka, przypomnę, 16-latek. Debiutuje dopiero w zawodach Pucharu Świata, w całym sezonie nikt. Predpokládat. Číslo 4, další Polák, velmi mladý, 16-letý Krištof Mietus. Naprosto neznámý závodník. Ale také tohle nebylo vůbec zlé. I polský teenager dokazuje. Pamiętają, no i tu jest wielkim favoritem. Kolejny skoczek, Dawid Kubacki. Niedawno startował w Japonii, w Pucharze Kontynentalnym, 19-latek, prowadzony w klubie Wisła Zakopane przez Józefa Jarząbka, w kadrze przez Adama Celeja i Piotra Fiasa, to oczywiście kadra B. Dolecieć do 120 metrów to będzie... Pierwszy rok startu w Pucharze Kontynentalnym, od razu sukcesy, zwycięstwa, a więc zaczął tę karierę ciekawie. No a sama rekomendacja z rodziny, siostrzeniec Adama Małysza jest wystarczająca, żeby zacząć mu się przyglądać.